Szczęść Boże, droga kobieto, droga siostro, witam Cię bardzo serdecznie. W ubiegłym tygodniu usłyszałaś o tym, jak przeżywać cierpienie oraz jak toczyć walkę o nasze kobiece serca. Dowiedziałaś się, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, a także jak wyrzekać się postawy niezadowolenia, postawy narzekania, a żyć w radości, żyć w postawie wdzięczności. Dziś skupimy się na tym, jak my jako kobiety towarzyszymy innym, jak walczymy o ich serca w przeżywaniu ich codzienności, jak towarzyszymy w przeżywaniu ich cierpień, zmagań, trudności, niepowodzeń. Wspaniały, dobry Bóg, który stworzył nas tak cudownie, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, złożył w naszych kobiecych sercach wiele darów, wiele talentów, wiele uzdolnień, umiejętności, abyśmy mogły jak najlepiej, jak najpiękniej realizować swoje powołanie. Jesteśmy kobietami, jesteśmy żonami, matkami, siostrami, przyjaciółkami. Jako kobiety jesteśmy stworzone do relacji. Jesteśmy stworzone do bliskości, do towarzyszenia innym, do wspierania ich, do bycia dla nich. Bóg, znając nas, znając nasze kobiece serca, zapisał w nich tak wiele wspaniałych cech. Współczucie, cierpliwość, wrażliwość, zatroskanie, delikatność, umiejętność słuchania, umiejętność wczuwania się w sytuacje drugich, umiejętność przewidywania, czyli tak zwana nasza kobieca intuicja, wytrwałość. Są one bardzo potrzebne, wręcz niezbędne w realizacji naszej misji. A naszą misją, naszym zadaniem jest kochać, ale też jest być darem dla innych, dla męża, dziecka, siostry, brata, rodziców, przyjaciółki, koleżanki, ale też dla osób, które Bóg stawia na naszej drodze. Jesteśmy powołane i to wyryte jest w naszych kobiecych sercach, aby im towarzyszyć, aby ich wspierać, aby ich umacniać, podnosić, a czasem nawet dźwigać na swych barkach. Jesteśmy powołane, by być z nimi i być dla nich, zarówno wtedy, kiedy potrzebują takiej zwyczajnej rozmowy, uśmiechu, dobrego słowa, obecności, jak też, a może właśnie przede wszystkim wtedy, gdy przeżywają trudności, gdy przeżywają zmagania, gdy doświadczają bólu, cierpienia, rozpaczy, choroby. I na początku tych naszych rozważań chciałabym przytoczyć króciutką historię. Ania, młoda, wrażliwa dziewczyna, przyjaźniła się z nieco starszą od siebie Magdą. I pewnego dnia Magda przybiegła bardzo zdenerwowana, wręcz roztrzęsiona. Przytuliła się do przyjaciółki i zaczęła głośno płakać. Ania, nie pytając o nic, objęła ją i pogładziła po włosach. Kiedy Magda nieco się uspokoiła, wyrzuciła z siebie: Wojtek mnie zostawił. Ania za nim mówiła, nie miała pojęcia, co zrobić, jak się zachować, jak pocieszyć przyjaciółkę. No właśnie. I my, kobiety, często stajemy w takich czy podobnych sytuacjach i zastanawiamy się, jak wesprzeć, jak pomóc, jak dać nadzieję osobie, która mierzy się z problemem, która mierzy się z trudnością. Może z jakąś chorobą, cierpieniem, samotnością, może z uzależnieniem, a może właśnie z rozstaniem czy utratą kogoś bliskiego, albo z duchową ciemnością. Jak walczyć o nią, jak walczyć o jej serce, aby nie utraciło wiary, nie utraciło nadziei, aby nie zwątpiło? Jak jej towarzyszyć w sposób mądry, przemyślany, rozważny, w taki sposób dojrzały, a jednocześnie delikatny, aby nie pogorszyć i tak trudnej już sytuacji. I okres Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy, jest bardzo dobrą okazją, aby pochylić się nad tym zagadnieniem. Myślę, że doskonałymi przewodnikami dla Ciebie i dla mnie będą osoby, które towarzyszyły Jezusowi w czasie drogi na Golgotę. I spróbujmy się im zatem tak pokrótce przyjrzeć. Szymon z Cyreny, zwykły człowiek, który zupełnie przypadkowo znalazł się na drodze Jezusa. Wracał do domu, zmęczony po całym dniu ciężkiej pracy i nagle wpadł prosto w ręce rzymskiego żołnierza. Zanim się spostrzegł, miał już wtłoczoną na plecy belkę krzyża. Szymon buntował się, wcale nie miał ochoty pomagać.
miał zupełnie inne plany, a tu nagle ma dźwigać krzyż jakiegoś skazańca, którego nie znał, którego nigdy nie widział. Złość sprawiła, że w pierwszej chwili w ogóle nie spojrzał na Jezusa. Kiedy jednak podniósł wzrok, coś drgnęło, jego serce się przemieniło. Już nie z przymusu, ale z miłości i współczucia zapragnął pomóc mu dźwigać krzyż. I często jest tak, że na twojej i mojej drodze życia pojawiają się ludzie mierzący się z poważnymi trudnościami. Ludzie, którzy niosą ogromne ciężary. Ludzie, których przytłoczyło życie. Może są w coś uwikłani, może grunt im się zapada pod nogami. Może trwają w nałogach, uzależnieniach, czują się odrzuceni, pomijani. I może jest to twoje dziecko, które się pogubiło, wpadło w złe towarzystwo, uwikłało się, uzależniło od może narkotyków, hazardu, gier komputerowych, może pornografii. A może jest to twój mąż, który nadużywa alkoholu, który wszczyna kłótnie, bójki, a może zdradza cię, niszczy jedność w małżeństwie, niszczy jedność w rodzinie. Może jest to twoja najlepsza przyjaciółka, która gdzieś tkwi może w jakimś zniewoleniu, zaplątaniu i nie może sobie z tym poradzić. Nie jest w stanie normalnie funkcjonować, nie potrafi normalnie żyć. I twoje i moje kobiece serce, serce matki, żony, przyjaciółki, koleżanki, wyrywa się, aby coś zrobić. Wyrywa się, aby przyjść z pomocą, przyjść z ratunkiem. Ono nigdy nie jest obojętne, nigdy nie przejdzie zimne czy skostniałe obok drugiego człowieka. Zawsze reaguje, zawsze jest gotowe, by się zatrzymać, by się pochylić, by pomóc. Jednak czasem tak jest, że przychodzą chwile zwątpienia, przychodzą takie momenty upadku, zmagania. I może wtedy złościsz się jak Szymon, bo masz już dość. Bo tyle razy rozmawiałaś, tłumaczyłaś, wyjaśniałaś, modliłaś się, poświęcałaś swój czas, a tu nic. Tyle razy brałaś ich krzyż, a on tylko coraz bardziej przygniatał cię do ziemi. I w końcu przestałaś widzieć to, co w górze. Zaczęłaś wątpić, tracić wiarę. Upadałaś razem z nimi. Zobacz, dopóki Szymon miał wzrok utkwiony w ziemię, dopóki nie patrzył na Jezusa, był zły, był zbuntowany, nie chciał pomagać. Kiedy jednak podniósł oczy i skierował swój wzrok ku górze, kiedy spojrzał w oblicze Boga, dokonała się ogromna przemiana. Jezus go uratował, Jezus tchnął w jego życie nowego ducha, nową siłę, tchnął miłość. Wlał w jego serce nadzieję. Kiedy ty spoglądasz w dół, kiedy tracisz z oczu Jezusa, kiedy zaczynasz wątpić, wtedy tracisz ducha, wtedy upadasz, wtedy giniesz, nie masz siły. Lecz kiedy podnosisz swój wzrok, kiedy spoglądasz w górę ku niebu, odzyskujesz wiarę, odzyskujesz siły, podnosisz się i na nowo podejmujesz bój o tych, których kochasz. Podejmujesz walkę o ich serca, podejmujesz walkę o ich życie, o ich zbawienie. Dlatego zawsze kieruj wzrok ku górze i dzielnie walcz o serca tych, których kochasz, o serca tych, których stawia na twojej drodze Bóg. Jakiś czas temu przyszła do mnie koleżanka, która zmagała się z duchową ciemnością, uwikłaniami, zranieniami, jeszcze takimi z przeszłości. Długo rozmawiałyśmy. Kiedy mówiłam jej o Panu Bogu, o Jego miłości, o Jego przebaczeniu, zbawieniu, bardzo przejęta stwierdziła, że musi pójść do spowiedzi. I to natychmiast. Następnego dnia dostała wszelkie potrzebne materiały, takie przygotowujące do spowiedzi generalnej, spowiedzi z całego życia. I kilka dni później, umówiona z kapłanem, stanęła u kratek konfesjonału. A ja poczułam takie przynaglenie, aby być przy niej, aby jej towarzyszyć. I w tym samym czasie, kiedy ona się spowiadała, ja obok w ławce orędowałam za nią, wstawiałam się za nią. Kiedy odeszła od konfesjonału, była bardzo poruszona, płakała, ale to były łzy radości, łzy szczęścia.
Powiedziała, że nigdy w życiu nie była tak lekka. Ja również bardzo się wzruszyłam, dzieliłam z nią tą radość, cieszyłam się po prostu jej szczęściem. Kiedy wspierasz innych w przeżywaniu ich trudności, w przeżywaniu ich zmagań, niepowodzeń, kiedy im towarzyszysz właśnie w ich cierpieniu, kiedy dajesz im siebie, Jezus przemienia również ciebie, przemienia twoje życie, przemienia twoje serce. Daje radość, daje pokój. I kolejną postacią, która stanęła na drodze krzyżowej Jezusa, była Weronika. Kobieta bardzo wrażliwa, o czułym, troskliwym sercu, a przede wszystkim niezwykle odważna. Całkiem możliwe, że znała Jezusa, że już go wcześniej spotkała i podążała za nim razem z innymi kobietami, a być może zobaczyła go po raz pierwszy w życiu, właśnie w tej drodze na Golgotę. Najistotniejsze jest to, że nie pozostała obojętna, że jej kobiece serce zareagowało natychmiastowo. Przedarła się przez tłum wrzeszczących ludzi, wrzeszczących żołnierzy, bo zobaczyła cierpiącego ponad ludzką miarę człowieka. Zobaczyła jego biedę, zobaczyła jego zmaganie. I bez namysłu pobiegła i otarła swoją chustą jego poranioną twarz. Twarz, która była zmasakrowana. Nie patrzyła na to, że może ubrudzić krwią potem czy śliną swoje ubranie. Nie miało też znaczenia, że mogła zostać odepchnięta, uderzona, może w jakiś sposób zraniona czy poniżona przez rozjuszonych żołnierzy. Weronika miała jeden cel. Weronika biegła, aby spojrzeć głęboko w oczy Jezusa. Biegła, aby pokazać, że w swoim cierpieniu nie jest sam. Że ona jest przy nim, że mu towarzyszy, że chce pomóc, że chce go wesprzeć. Chce dać mu choć odrobinę wytchnienia. Tak naprawdę zrobiła wszystko, co mogła. Dała z siebie wszystko, co mogła dać. I może to był mały gest, ale jak bardzo znaczący, jak bardzo potrzebny, jak ważny, bo płynący prosto z głębin jej serca. I tak naprawdę w każdej z nas jest takie właśnie troskliwe, czułe serce Weroniki. Dla nas kobiet jest to oczywiste, że kiedy widzimy człowieka potrzebującego pomocy, człowieka, który nie radzi sobie ze sobą, ze swoimi problemami, który nie radzi sobie ze swoją samotnością, ze swoimi upadkami, człowieka, który jest przygnębiony, zrezygnowany, który nie może podołać może swoim jakimś zadaniom, obowiązkom, który cierpi, bo czuje się wyczerpany, czuje się wypalony, rozgoryczony, sfrustrowany. Natychmiast bez namysłu, jak Weronika, biegniemy do niego z otwartym sercem. Dajemy całe siebie, dajemy całą swoją miłość, swój czas, dajemy swoje umiejętności, zdolności. Służymy radą, pomocą, pocieszamy, podnosimy, umacniamy. To taki naturalny gest, taka naturalna potrzeba wpisana w nasze kobiece serca. Jezus, widząc czułe, troskliwe, otwarte, pełne miłości serce Weroniki, zostawił na jej chuście odbicie swojej twarzy. I kiedy my czynimy dobro, kiedy jesteśmy dla innych, kiedy towarzyszymy im, kiedy troszczymy się, dajemy siebie, dajemy swoje serce, kiedy niesiemy im Jezusa, zabiegamy o ich zbawienie, Jezus zawsze wyciska swe oblicze na naszych duszach. Oprócz Szymona i Weroniki, na drodze krzyżowej stanęły jeszcze inne osoby. Były to kobiety jerozolimskie. Zwyczajne kobiety, takie wyrwane ze świata, które bardzo dobrze się znały, które często spotykały się na pogaduchach, na plotkach, na obmowach. O Jezusie oczywiście słyszały, wiedziały o Jego cudach, o Jego konflikcie z faryzeuszami, o procesie, o straszliwym wyroku. Ale tak naprawdę wcale Mu nie współczuły. Poszły za tłumem ciekawskich, głośno zawodząc, bo tak wypadało, tak należało. I dopiero kiedy usłyszały ostre słowa Jezusa, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i swoimi dziećmi. Ich sumienia zostały poruszone. Kobiety poczuły się wezwane do nawrócenia. Ich oczy otworzyły się.
I kiedy ich wzrok spotkał się z wzrokiem Jezusa, wtedy naprawdę zaczęły mu współczuć. Zobaczyły w nim poranionego, wyszydzonego, cierpiącego człowieka. Łzy, które od tamtego momentu płynęły z ich oczu, stały się dla nich samych oczyszczeniem, a dla Jezusa stały się ochłodą, stały się orzeźwieniem, ukojeniem. Jezus odzyskał je, Jezus ocalił, uratował je. Przemienił ich serca, przemienił ich życie. Pokazał, że można inaczej. Pokazał, że można kochać, współczuć, przygarniać innych. Że można być dla nich wsparciem, ostoją. I być może ty dziś odnajdujesz się w kobietach jerozolimskich. Może przeszłaś już drogę swojego nawrócenia, może doświadczyłaś spojrzenia Jezusa, spojrzenia pełnego miłości, spojrzenia, w którym jest cierpienie, ale jest i uwolnienie, jest i uzdrowienie. I teraz już tak naprawdę zaczęłaś walczyć o serca innych ludzi. Zabiegać o ich zbawienie, o zbawienie męża, dziecka, brata, przyjaciółki. Być może z wielką gorliwością zaczęłaś mówić im o Jezusie. Zaczęłaś świadczyć swoim życiem, dzielisz się swoim świadectwem, spotkania z Nim. Być może okazujesz miłość, czułość, troskę. Towarzyszysz im na ich drogach duchowych. Podejmujesz szczerą modlitwę za nich. Robisz wszystko, aby pokazać im Jezusa i przyprowadzić ich do Niego. I wiele razy tak się zdarzało, że nie dość, że sama miałam taki trudny czas, czas zmagania, czas jakiegoś takiego strapienia, to jeszcze ktoś przychodził ze swoimi problemami i prosił o pomoc. I kiedy w to wchodziłam, kiedy podejmowałam rozmowę, kiedy podejmowałam służbę, kiedy dawałam siebie, to otrzymywałam jakąś taką wyjątkową siłę, taką cierpliwość, dar słuchania, dar pocieszania. Pan w jakiś taki dziwny sposób posługiwał się mną, taki niezrozumiały dla mnie. Czasem nawet sama o tym nie wiedziałam. Przeze mnie budował te osoby, ale i mnie obdarowywał bardzo hojnie. Przemieniał moje serce, podnosił mnie, napełniał swoją miłością. Wlewał nadzieję, otuchę, pokrzepienie. I tak właśnie jest, droga siostro. Zawsze, kiedy dajesz innym siebie, kiedy im towarzyszysz, kiedy dajesz im swój czas, kiedy prowadzisz ich do Jezusa, naprawdę stokroć więcej otrzymujesz. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej kobiecie, tej najważniejszej, najbliższej sercu Jezusa, Jego matce. Maryja to jedyna osoba, która tak naprawdę Go znała, która tak naprawdę Go kochała. Towarzyszyła Mu przez całe Jego ziemskie życie. Jej matczyne serce było zawsze przy Jego sercu. Nie mogło więc być inaczej podczas Jego ostatniej ziemskiej drogi. Matka patrzyła na ból swojego ukochanego dziecka. Patrzyła i cierpiała ze świadomością, że nie może mu pomóc. Że nie może za niego umrzeć, choć bez wątpienia by to zrobiła. Z jej ust nie padły żadne słowa, ani pretensji, ani skargi, ani żalu. Nic. Ona stała pogrążona w głębokim bólu, w głębokim cierpieniu i wpatrywała się w zmasakrowane ciało Jezusa. Ale też widziała coś więcej. Widziała Jego serce. Spoglądała w głębiny Jego serca. Między matką a synem była niezwykła harmonia myśli i uczuć. Wszelkie słowa tak naprawdę były zbędne. Maryja swoim spojrzeniem, swoją obecnością przekazywała wyrazy otuchy, przekazywała swoje wsparcie, dzięki czemu Jezus mógł przetrwać najtrudniejsze, najbardziej takie bolesne chwile swojego życia. Ta cicha, milcząca obecność matki sprawiła, że ich serca były połączone. Serce w sercu, serce przy sercu. Ta cicha obecność, ten najwyższy wyraz miłości dodawał mu sił, dodawał otuchy. Sprawiał, że miał siłę powstawać z każdego upadku i iść dalej. Miał siłę iść do celu. Miał siłę, aby do końca wypełnić swoją ziemską misję. I może dziś, jak Maryja, towarzyszysz innym osobom.
towarzyszysz swoim sercem, swoją obecnością, bo nic więcej nie możesz zrobić. Nic więcej nie da się zrobić. Nie da się nic powiedzieć, bo nie ma odpowiednich słów. Ale jesteś wierna, trwasz, dajesz siebie, dajesz swoje serce, dajesz siłę, dajesz poczucie bezpieczeństwa. Może otulasz swoją modlitwą, dajesz nadzieję, pokazujesz drogę, prowadzisz do źródła, prowadzisz do Jezusa. I tak naprawdę, droga kobieto, nie ma zupełnie znaczenia, w której z wymienionych postaci dziś się odnajdujesz. Ważne, abyś sama odkryła swoje powołanie, abyś odkryła dary, które w twoim sercu złożył Bóg i nimi służyła. Służyła najlepiej, jak potrafisz. Abyś dawała siebie, abyś dawała swój czas, swoje talenty, obdarowania. Abyś była dla innych, abyś zabiegała o nich, abyś walczyła o ich zbawienie, abyś walczyła o ich życie. Abyś pokazywała i towarzyszyła im w drodze do Jezusa, który kocha bezwzględnie, który jest wszechmocny, potężny, który może odmienić wszystko, który może przemienić całe ich życie. Każdego dnia jest naprawdę wiele okazji do czynienia dobra. Codziennie możemy czynić akty miłosierdzia. Każdego dnia spotykasz na swojej drodze ludzi słabych, ludzi chorych, poranionych, uzależnionych, porzuconych, pogubionych czy zwyczajnie nieporadnych. Ludzi, którzy upadają pod ciężarem trosk, jakichś problemów, kłopotów, którzy nie radzą sobie w zwykłych, codziennych sytuacjach. Są zalęknieni, niepewni, bojaźliwi. Tak wielu z nich potrzebuje pomocy, potrzebuje kogoś, kto wysłucha, kto pocieszy, kto powie dobre słowo, doradzi, kto pomoże. Tak wielu potrzebuje kogoś, kto będzie podporą, kto będzie wsparciem, kto będzie ostoją. Tak wielu potrzebuje właśnie ciebie. Potrzebuje twojego ciepłego, kobiecego serca. Serca przepełnionego matczyną miłością, serdecznością, serca pełnego oddania. I często jest to mąż, który zmaga się z trudnościami w pracy, bezwzględnością szefa i po całym dniu pragnie być wysłuchany, przyjęty, otulony miłością. I może być to dziecko, z którym już dawno rozmawiałaś o jego troskach, o jego potrzebach, o jego marzeniach. Może to być przyjaciółka, która chciałaby napić się z tobą kawy i zwierzyć ze swoich problemów. Może koleżanka, która potrzebuje rady i wsparcia, bo stając po stronie prawdy, naraziła się kolegom w pracy i teraz doświadcza poważnych trudności, niezrozumienia, może odrzucenia. Może to sąsiadka, która nie może poradzić sobie z odrzuceniem, z samotnością, która przeżywa dramaty w domu z powodu męża czy syna. A może jeszcze ktoś inny, ktoś, kto pogubił się w życiu, kto zmaga się z duchową ciemnością, ktoś, kto upadł, zgubił drogę do Boga i nie może jej odnaleźć. Jest tylu ludzi, którzy potrzebują ciebie. Potrzebują, abyś przy nich była, abyś im towarzyszyła. I to towarzyszenie innym, to bycie dla, naprawdę nie wymaga jakichś rzeczy wielkich. Czasem wystarczą drobne gesty, czasem jakaś rozmowa, czasem pokrzepiające słowo, a czasami po prostu twój czas, twoja obecność, twoje otwarte serce. W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 24, w wersecie 40 jest napisane: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I w mojej rodzinie jest osoba z upośledzeniem umysłowym na skutek przebytego we wczesnym dzieciństwie zapalenia opon mózgowych. Jest to moja ciocia, siostra mojej mamy. Pamiętam dobrze, jak byłam mała, to śpiewała mi kołysanki, woziła wózkiem, bawiła się ze mną, a nawet czytała wierszyki czy bajki, bo umiała czytać. Towarzyszyła mi przez całe moje dzieciństwo, potem tak samo moim dzieciom. Zawsze była obecna, pomagała jak umiała.
Kiedy moja mama, która się nią opiekowała, odeszła, zabrałem Elę do nas, do naszego domu. I role, można by powiedzieć, odwróciły się. Teraz ja jej towarzyszę. Wspieram ją w codziennych czynnościach higienicznych. Dbam, aby miała czyste ubranie, aby miała smaczne jedzenie. Rozmawiam z nią, czasem razem śpiewamy. Troszczę się, aby w niedzielę uczestniczyła we mszy świętej. Służę jej jak mogę, jak potrafię i bardzo ją kocham. Stała się moją duchową córką. Córką, która ma 79 lat. Więc widzisz, to naprawdę nie muszą być rzeczy wielkie. Takie zwyczajne towarzyszenie w codzienności, dostrzeganie potrzeb, takie bycie dla. I droga kobieto, droga żono, mamo, córko, siostro, koleżanko, chciałabym Cię dzisiaj zostawić ze słowami, które powiedział święty ojciec Pio. Nic bardziej nie może czynić Ciebie naśladowcą Chrystusa, jak troska o innych. Zatem troszcz się, kochaj, dawaj siebie, walcz o innych i zdobywaj ich serca dla Jezusa. Amen.